Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Przy tej stacji słyszeliśmy, że drugie imię tej najświętszej obecności Boga to Pascha. On chce być naszą Paschą. On daje życie wtedy, gdy tak jak On idziemy przez życie ku wolności. Walczymy z grzechem, żeby być ludźmi uczciwymi, dobrymi. Tak bardzo potrzebujemy Eucharystii dla naszego nawrócenia, dla naszego życia. Bo życie jest niebezpieczne i podłe, kiedy zanurzone jest w grzechu. Bo największym niebezpieczeństwem dla świata i ludzkości jest rozkład moralny, jest grzech. To grzech nas bardziej rozbija i sprawia, że umieramy jako świat, niż największe nawet i najstraszliwsze bomby. On jest naszą Paschą, jest naszą wolnością, wolnością od zniewoleń, uzależnień, od grzechów. Jezus chce nam to dzisiaj wszystkim powiedzieć, że On nikomu nie zagraża. Pan Bóg nikomu nie zagraża na tym świecie. Jego Kościół nikomu nie zagraża. Jego przykazania nikomu nie zagrażają. One są dane po to, byśmy byli wolnymi ludźmi, szczęśliwymi w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Otocz go chowo, Rzeszo wybrana, przed Twoim Bogiem zginaj kolana. Przyjacielem pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem. On Twoim Ojcem, On przyjacielem, pokarmem z
nieba Pan swój lud obdarzył. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Kolejne imię Boga to Eucharystia, to dziękczynienie. Przy tej stacji Bóg ciebie i mnie chce zapytać, czy jesteś człowiekiem braków, czy człowiekiem dziękczynienia? Czy widząc niedostatek, biedę, zagrożenie, dezerterujesz? Walczysz tylko o to, żeby tobie starczyło, żebyś tylko ty był zdrowy? Może rzeczywiście niewiele masz, ale Bogu to wystarczy. Pan Bóg cię dzisiaj zaprasza, byś był człowiekiem Eucharystii, człowiekiem dziękczynienia. W każdym położeniu dziękujcie, bo to jest wolą Boga. W każdym położeniu dziękujcie. Nie bądźcie ludźmi braków. Tak bardzo lubimy oceniać rzeczywistość, wyliczać i wymieniać słabości ludzi, różne inne zagrożenie świata. Rzeczywiście pełno jest w nas i w świecie zagrożeń i słabości. Ale to nie może być dla nas usprawiedliwienie do ucieczki, do dezercji przed walką o dobro, przed dzieleniem się tym dobrem, które Pan Bóg nam daje. Eucharystia to dziękczynienie. Nie tłumacz się, że masz za mało, że masz niewiele. Nie oceniaj ciągle innych i świata, patrząc na braki, na zagrożenia. Im więcej tych braków jest w świecie i w Kościele, tym bardziej świat i Kościół potrzebują ludzi dziękczynienia. Ludzi, którzy dadzą po prostu to, co mają. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów pękam z radością. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów pękam z radością. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Dobrze wiemy, że Słowo Boże i Eucharystia to są dwie prawdziwe obecności Boga, Boga żywego między nami. I kiedy jesteśmy na mszy świętej, traktujmy je równoważnie. To nie jest tak, że na mszy świętej podniesienie jest najważniejsze. Słowo i Eucharystia, ambona i ołtarz są ze sobą ściśle związane, jak ten, który będąc Słowem, stał się ciałem. Zawsze więc na mszy świętej słuchajmy z najwyższą uwagą słów Biblii, zwłaszcza słów Ewangelii. Nie bądźmy wtedy zajęci czymś innym, rozproszeni, bo to nie jest mniej ważna obecność Boga. Ona nas prowadzi do łamania chleba. Pomyślmy dzisiaj, według jakich słów żyjemy. My, chrześcijanie, chcemy i staramy się żyć w rytmie Słowa Bożego. Ale czy na pewno? Na świecie jest tyle słów. W telewizji, w komputerze, w mediach społecznościowych i innych.
tyle słów miesza nam się w głowie i trzeba wybrać. Wybrać słowo, które staje się rytmem naszego życia, źródłem naszych opinii i decyzji. Dzisiaj Jezus nam mówi i nas pyta, czy żyjesz w rytmie mojego słowa, czy w rytmie tego świata, w rytmie dziennikarzy, słów polityków. To nie dziw się, że się rozczarujesz, jak ci, którzy szli do Emaus. Nie zamykajmy Boga w zakrystii, nie zamykajmy Boga w jakiejś tylko przestrzeni Kościoła, bo Bóg chce się wtrącać w całe nasze życie, żeby nam pomagać, żeby prostować ścieżki naszego życia. Pozwólmy Bogu wcielić się we wszystko, co stanowi nasze życie. Bądźże pozdrowiona, mosty Jożywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Imię Boga Komunia jest dzisiaj dla nas szczególnym zadaniem. Bądźmy razem w dobrym. Nie pozwólmy się nikomu podzielić w obronie Kościoła, Ewangelii, wartości. Praktykujmy naszą wiarę we wspólnotach Kościoła diecezjalnego, parafiach, zgromadzeniach zakonnych, w różnych innych ruchach i stowarzyszeniach. Bądźmy razem w dobrym. Bóg jest komunią, jednością i taki ma być Kościół. I tacy mamy my być w dzisiejszym świecie. Bądźmy więc razem przy Ojcu Świętym, przy biskupach i pasterzach. Bądźmy razem jako wspólnoty Kościoła, rezygnując czasem z własnej opinii, wrażliwości dla dobra wspólnego, dla obrony jedności. Bądźmy razem, bo zobaczmy, jakie dzisiaj zło jest misyjne i zjednoczone. Obyśmy my w dobrym byli jeszcze bardziej jedno, jeszcze bardziej razem, jeszcze bardziej zjednoczeni.